Cześć, z tej strony Tomasz Niewiadomski z kleberybka.pl. W dzisiejszym vlogu opowiem Wam, jakie podstawowe parametry wody należy mierzyć, aby utrzymać piękną i zdrową rafę. Zapraszam do oglądania. Temperatura w akwarium morskim. Jaką utrzymujemy? 25 stopni jest to idealna temperatura do utrzymywania większości gatunków zwierząt morskich w naszych akwariach domowych. Sugerowałbym trzymać ten poziom, ponieważ graniczny, czyli 29-30 stopni, powoduje obumieranie wielu naszych zwierząt. Przede wszystkim najbardziej narażone na śmierć przy takich wysokich temperaturach są małże. Co stosować, żeby obniżyć, żeby schłodzić wodę? Stosujemy specjalistyczne chłodziarki, chłodzimy, wentylujemy mocno całe pomieszczenie, można użyć tak samo i wiatraków. Zasolenie w akwarium morskim. Podstawowy parametr, który należy dbać, należy często sprawdzać. Jak mierzymy zasolenie w akwarium? Zasolenie mierzymy na przykład urządzeniami takimi jak hydrometr. Jest to hydrometr precyzyjny, ten, który trzymam w ręku. Z firmy Tropic Marine. Jest on dość duży jak na tego typu urządzenie, ale dzięki temu zapewnia on bardzo dokładny odczyt. Jego skala, jest on wyskalowany w tak naprawdę ciężarze właściwym, czyli skala SG, Specific Gravity. Należy na to zwrócić uwagę. Jest on skalibrowany do pomiaru przy 25 stopniach temperatury wody. To też jest bardzo ważne, ponieważ zmiana temperatury wody może nam doprowadzić do zmiany zasolenia i tak naprawdę pokazać błędny odczyt. Jak dokonujemy pomiaru ciężaru właściwego wody przy tym za pomocą tego urządzenia? Po napełnieniu menzurki cylindra miarowego wodą z akwarium należy sprawdzić, żeby ona miała 25 stopni. Ja tutaj taką przygotowałem. Zanurzamy nasz hydrometr i czekamy, aż ten spławik wychyli się nam i przestanie nam pracować. Tak jak tutaj on powoli wędruje do góry, no i na dół. A tutaj jest woda z akwarium naszego LPS-owego i wychyla się nam mniej więcej na skali 1,0, 2, 4, 5. Czym jeszcze możemy badać zasolenie wody? Oprócz urządzeń takich prostych jak właśnie hydrometry, mamy do czynienia z refraktometrami. Refraktometry są to urządzenia badające zasolenie na bazie załamań światła. Czyli mamy, pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy lunetkę tego typu. To jest refraktometr cyfrowy i uwaga, on jest skalibrowany w 25 stopniach dla wody morskiej, ponieważ można kupić tanie chińskie refraktometry, różnie Chińczycy piszą, ale kalibrują je na przykład w 15 stopniach i tutaj już odczyty będą błędne. Na szkiełko pomiarowe dajemy kropelkę wody, rozmazujemy ją, zamykamy i patrząc pod światło sprawdzamy, jak wygląda aktualnie nasze zasolenie, nasz ciężar właściwy. Ponieważ jak w przypadku tego refraktometra mamy dwie skale. Skalę po lewej stronie jest to SG, czyli ciężar właściwy, oraz skalę po prawej stronie, czyli poprawne zasolenie wyrażane w jednostce PPT, czyli parts per thousand. Tutaj nam PPT pokazuje 35. Pamiętajcie, to jest 35, nie 1, nie 0,35, tylko to jest 35, a ciężar właściwy to jest 1,025. I to jest tak naprawdę idealne zasolenie. Co jest ważne przy refraktometrach? Tak jak to urządzenie już jest skalibrowane, tak ja je wyciągnąłem prosto z pudełka, dlatego ważne jest nawet takie nowe urządzenie od razu skalibrować. Do kalibracji najlepiej jest użyć specjalistycznych płynów, na przykład Salifar Refraktoczek. Jest to płyn, który ma odpowiednie zasolenie i według danych z pudełka ustawiamy tutaj tym pokrętełkiem oraz specjalnym śrubokręcikiem, który tu jest dołączony. Dokładnie tą samą referencję, która jest napisana na płynie. Urządzenie bardzo dobre. My sami wykorzystujemy tego typu urządzenia oraz raz na jakiś czas właśnie te precyzyjne hydrometry. I ostatnią naszą perełką, naszą wisienką na torcie jest refraktometr cyfrowy. Refraktometr cyfrowy. Bardzo fajne urządzenie, bardzo proste w obsłudze. Wystarczy włączyć je. Za pomocą pipetki nabrać wody. Tutaj na tej szalce wystarczy kilka kropelek.
Zaczyna nam urządzenie czytać, bada też temperaturę. Co jest ważne, urządzenie jest przeznaczone do akwariów morskich, tak samo jego kalibracja pierwotna była przy temperaturze 25 stopni i on przelicza nam aktualną temperaturę wody do tej bazowej, 25-stopniowej zapisanej i pokazuje nam już realne zasłony, jakie mamy. Wybieramy sobie range, na przykład PSU, PPT, czy SG, czyli ciężar właściwy. My jako akwaryści, mówiąc o zasoleniu, cały czas mówimy ciężar właściwy, więc czasami, jeżeli tak jak my współpracujemy z ogrodami zoologicznymi, gdzie w profesjonalnej akwarystyce, tak to nazwijmy, ze współpracą z ogrodami zoologicznymi, mówimy cały czas o zasoleniu, czyli skali PPT. Często akwaryści morscy używają skali PPT i mówią 0,35. I tutaj zazwyczaj 0,35 dla nas oznacza 1,035, czyli skalę SG. Dlatego ważne jest, jeżeli podajemy komuś, na przykład mamy jakiś problem z akwarium, początek, czyli 1,025, i wtedy wiemy, że rozmawiamy tak naprawdę o ciężarze właściwym, a nie o zasoleniu w jednostce PPT. Pamiętajcie, to urządzenie, jak i refraktometr, daje nam dwie skale, PPT oraz skalę SG. Dlatego przy kontakcie, przy problemach z akwarium, czy między wami, akwarystami, ustalcie, w jakich jednostkach rozmawiacie, ponieważ naprawdę możecie sobie rozjechać akwaria. A oprócz tych urządzeń występują salimetry elektroniczne ręczne. Też są bardzo dobre, lecz niestety należy je często kalibrować. Są specjalne płyny do kalibracji, często się rozkalibrowują. Dlaczego zasolenie jest tak ważne w akwarium morskim? Jest one ważne, ponieważ im większe zasolenie, tym większa koncentracja mikro i makroelementów w wodzie morskiej. Ważne jest tak samo odpowiednie zasolenie do danego zbiornika. Przykładowo, jeżeli mamy zbiornik typu Fish Only, zasolenie utrzymujemy w miarę niskie, dzięki temu rybom lepiej się oddycha, a tak naprawdę lepiej się czują, mniej się stresują. Przy wysokim zasoleniu stres ryb jest większy. Jeżeli chodzi o akwaria rafowe, przykładowo z obsadą mieszaną, ja sugerowałbym tutaj ten ciężar właściwy, skalę SG, mieć w granicach 1,022 do 25. Jeżeli mówimy o koralowcach SPS, ciężar okolice 1,025. Mam nadzieję, że o zasoleniu to już wystarczy. Teraz przejdziemy do następnych parametrów wody, które musimy badać, a mianowicie wapń, magnez oraz alkaliczność wody. Jeżeli chodzi o te podstawowe parametry wody, czyli wapń, kalcjum, Ca, magnez, Mg oraz Kh, czyli alkaliczność, zazwyczaj używamy testów takich manualnych, kropelkowych. Podstawowy parametr, czyli twardość, alkaliczność, wyrażane jest w stopniach niemieckich DKH. Jakie utrzymujemy? Przede wszystkim w zależności od zbiornika. Przy zbiorniku SPS-owym są to wartości w granicach 8 stopni. A przy zbiornikach, kiedy mamy zamiar hodować dużą ilość np. akropor i chcemy uzyskać szybszy wzrost, podnosimy tą twardość nawet do 10, lekko ponad. Ja sugeruję utrzymywanie twardości w granicach od 7 do 8. To jest taka podstawowa granica, którą my utrzymujemy w naszych akwariach. Ca, czyli kalcjum, czyli wapń. Jakie granice utrzymujemy? Utrzymujemy między 390 a 450. Najczęstszy poziom wapnia jest to okolice 420 do 440 ppm. Jest to idealny według mnie i według mojego doświadczenia poziom wapnia w akwarium. Magnez. I tutaj mamy taką sytuację, że magnez, który my standardowo utrzymujemy, to jest okolice 1200 ppm, granica to jest okolice 1350-1400. Ale tutaj jest taka ciekawostka, jeżeli na przykład walczymy z bryopsis, możemy powoli dźwignąć tą naszą koncentrację magnezu nawet do 1500. Kiedyś była taka metoda, kiedy używało się tak zwanego Kent-Tech-M. Jest to mieszanka różnego rodzaju magnezów, zarówno chlorku magnezu, jak i siarczanu, dzięki której przy wysokich poziomach, np. 1500, mogliśmy stopniowo pozbywać się tego wrednego glona. Czyli poziom magnezu w naszych akwariach jest to okolice 1200-1300 i ja bym sugerował trzymać tą granicę. Pamiętajcie, to są bardzo ważne parametry wody, czyli twardość,
kalcjum oraz magnez. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, jak często testujemy wodę. W tym wypadku jest to co najmniej raz w tygodniu. Sugeruję nawet i częściej w przypadku KH, kiedy nowi mieszkańcy zaczynają zasiedlać naszą rafę, kiedy wkładamy dużą ilość koralowców, na przykład z gatunków SPS, one wymagają większej suplementacji. Często jest, kiedy klient kupuje 10-15 koralowców, ponieważ ma w miarę duże akwarium albo ma te akwarium puste, sugerujemy nawet i dobowe mierzenie spadku właśnie tych parametrów, aby szybko nadgonić ich poziomy. Następne parametry wody, tak, czyli amoniak, azotyny, czyli NO2, azotany, czyli NO3, PO4, czyli fosforany. Pogrupowałem je tutaj w taki sposób. Dlaczego? Ponieważ te testy to są testy zazwyczaj startowe, czyli amoniak, azotyny stosujemy zazwyczaj na starcie, po to, aby sprawdzić, czy nam cykl azotowy tutaj ruszył, czy te toksyny są już w bardzo niskich poziomach, abyśmy mogli rozpocząć wpuszczanie. Pamiętajcie, w każdym akwarium morskim amoniak, poziom, jaki musimy osiągnąć, to jest 0. Azotyny też, poziom, który chcemy mieć w akwarium morskim, to 0. No i nasze dwa bardzo podstawowe parametry wody, które jeżeli już zarybimy, zasiedlimy nasze akwaria, zaczynamy mierzyć w miarę często. Ja tutaj przedstawiam metody manualne, czyli kropelkowe. W następnym materiale postaram się Wam przybliżyć metody elektroniczne bardzo dokładnych pomiarów wody. Azotany, czyli popularne NO3. Jakie parametry wody do poszczególnych akwariów? Jeżeli mamy akwarium typu fish only, tutaj sugerowałbym mieć oczywiście jak najniższe te parametry wody, ale przy NO3 znośnym będzie nawet i okolice 20, nawet powyżej ppm. Przy akwarium i obsadzie mieszanej sugerujemy okolice 5 ppm. Obsada mieszana, czyli koralowce przede wszystkim miękkie, ryby, koralowce LPS, no i te twardsze, mniej wymagające koralowce SPS. Przy 5 ppm koralowce miękkie będą miały na tyle substancji odżywczych, że będą mogły dobrze funkcjonować. Jeżeli mówimy już o akwarium na przykład SPS-owym, tutaj sugerujemy mieć poziomy jak najniższe, okolice 0,5 ppm. Jest to jeden z poziomów, który zapewni nam zarówno wzrost, jak i wybarwienie koralowców. Fosforany. Fosforany razem z azotanami odpowiadają za glony. Dlatego też poziom fosforanów utrzymujemy jak najniższy, aby one nie szkodziły rybom przy akwarium fish only. Okolice 1 ppm będzie ok. Sugeruję nie przekraczać niektórych granic po to, żebyśmy nie walczyli z różnymi plagami glonów, no i tak naprawdę nie stresowali też chemicznie ryb. Parametry, jeżeli chodzi o fosforany przy akwarium, przy standardowej obsadzie, sugerujemy okolice 0,5 ppm, tak naprawdę 0,1 ppm przy mieszanej obsadzie będzie ok. Jeżeli mówimy tutaj o akwarium stricte SPS-owym, no poziomy graniczne to 0,04 ppm. 0,04 ppm. Nie 0,1, tylko 0,04. To jest ważne. Jeżeli uzyskamy odczyt elektroniczny zerowy, tutaj też możemy przejść w drugą stronę, czyli tak naprawdę nasze koralowce, nawet te SPS-y, nie będą miały na tyle substancji odżywczych, które też wymagają w swoim codziennym życiu, że po prostu zaczną nam umierać. Dlatego, jeżeli chodzi o ryby, jest to okolice 1, jeżeli chodzi o obsadę mieszaną, jest to 0,1, mniej więcej tak, a jeżeli chodzi o SPS-y, 0,04. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam te podstawowe parametry wody oraz jak je mierzyć tymi metodami kropelkowymi. Następny vlog, jaki szykuję, jest to vlog o elektronicznych pomiarach, metodach pomiarowych i urządzeniach, które stosujemy, ponieważ elektroniczne metody, jest to rynek bardzo mocno galopujący, bardzo mocno rozwijający się, więc już za niedługo na naszym kanale zobaczycie właśnie vlog poświęcony elektronice, elektronicznym metodom pomiaru właśnie tych parametrów. Sprawdzimy, czy one nam pomagają, czy utrudniają życie. Dlatego jeżeli podobał Wam się ten vlog, zostawcie po sobie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. Dziękuję.